Michał Karnowski, witam. To jest program Co w Polsce? Zapraszam do wspólnego przeglądu prasy, do wspólnego przejrzenia najnowszego wydania Tygodnika Sieci. A tu na okładce Bronisław Wilcztajn do kłamców w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa. Wstydźcie się. Porwanie samolotu nad Białorusią, kulisy i motywy, paszporty covidowe, lista wątpliwości. Stonoga wraca do aresztu. Kto się boi jego zeznań? Tyle zapowiedzi, a w detalach wygląda to następująco. Jeśli chodzi o Bronisława Wilcztajna, to jest to wywiad przeprowadzony przez Jakuba Maciejewskiego z tym pisarzem, filozofem, publicystą. Wywiad szczególny, bo zaczynający się od wątku śmierci Stanisława Pyjasa. To był młody student, kolega w 1977 roku zginął. Najprawdopodobniej, to niemal pewne, zamordowany przez SB, przez komunistyczną bezpiekę, za to, że angażował się w działalność komunistyczną. To jest historia pełna dramatu, bo tam w tle był jeszcze agent SB, Lesław Maleszka. No i pytanie, jak on się przyczynił do śmierci swojego przyjaciela. Potem Lesław Maleszka był publicystą Gazety Wyborczej, a gdy się okazało, że jest agentem, także, proszę państwa, redaktorem nadal pisma Michnika. Ale dzisiaj pismo Michnika próbuje reaktywować esbecką wersję wydarzeń, czyli wypadek. To są rzeczy wstrząsające i Bronisław Wilcztajn udzielił o tym mocnego wywiadu. To jest mocna rozmowa o świecie, w którym kłamcy rozpaczają, że prawda nie jest szanowana, a złodzieje płaczą nad brakiem szacunku do prawa własności. Pisarz, filozof Bronisław Wilcztajn mówi tak, wspomina. Widzieliśmy twarz zatłuczonego człowieka. Czy zwłoki po sekcji mają asymetrycznie zdeformowaną twarz? Czy mają wgnieciony łuk brwiowy, jakby ktoś przyłożył człowiekowi twardym przedmiotem? Dlaczego esbecja sprowadzała śledztwo na fałszywe tory? Bo gdyby to był wypadek, to po co mieliby to robić? O wielkich manipulacjach gazety Adama Michnika i innych dominujących środowisk III RP dotyczących polskiej historii Jakubowi Maciejewskiemu opowiada Bronisław Wilcztajn. Jeszcze jeden cytat. To jest uderzenie w coś więcej niż w historię Staszka, moją czy Studenckiego Komitetu Solidarności. To jest podkopywanie fundamentów naszej tożsamości, prawa do prawdy i do pamięci. Taka gorliwość reinterpretacji historii pojawia się za każdym razem, gdy jakieś wydarzenie z przeszłości zaczyna nas kształtować. Na przykład próbowano też, no tak naprawdę, zniszczyć pamięć Witolda Pileckiego. Bardzo mocny wywiad. Ja nim osobiście jestem poruszony i państwu tę lekturę polecam. Polityka. Tutaj Stanisław Janecki za plecami Hołowni. Jeśli Hołownia odniesie sukces, także dzięki pieniądzom i układom jego ciemnego zaplecza, to w cudzysłowie, to ludzie, którzy za nim stoją, zgłoszą się z propozycjami nie do odrzucenia. Dlatego warto zobaczyć, kim są. Mocna przestroga i zachęta, żeby sprawdzać polityków, których wybieramy, bo czasami ładna twarz z komercyjnej telewizji, no dla niektórych ładna, może kryć rzeczywiście ciemną jakąś drugą stronę. Stonoga wraca do aresztu. Kto boi się jego zeznań? O tym Wojciech Biedroń. W ubiegłym roku Zbigniew Stonoga, korzystając z tego, że kolejny sąd nie zdecydował się na jego aresztowanie, uciekł do Norwegii. Tam wystąpił o azyl. Wtedy do akcji wkroczyli jego zawodowi obrońcy, czyli Wojciech Czuchnowski oraz Lech Wałęsa, którzy swoimi autorytetami ręczyli za jego niewinność i przekonywali o tym, że w Polsce się na Stonogę uwzięli. Ale norweski sąd nabrać się nie dał. To może mieć konsekwencje, bo to jest wielokrotny przestępca zaprzyjaźniony z tymi panami. No w każdym razie dobrze się znający. Jan Rokita o tym, że trzeba się zastanowić nad długofalowymi skutkami dla polskiej polityki, także skutkami wyborczymi, mocnego powiedzenia dziś przez państwo sporej części młodego pokolenia Polaków, a teraz to wy staniecie się bezpaszportowym gorszym sortem. No, mocne zdanie o tak zwanych paszportach zdrowotnych, covidowych, czyli takim dokumencie, może elektronicznym, który umożliwiałby podróżowanie po Europie tylko wtedy, jeśli jesteśmy szczepieni, jeśli przeszliśmy COVID i jesteśmy ozdrowieńcami lub mamy właśnie wykonany test. No ale jeśli by to było zawężone do szczepień, no to sytuacja się komplikuje. Dużo wątpliwości o tym Jan Rokita. Nie da się przeprowadzić transformacji energetycznej z dnia na dzień, mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. Na temat zielonego szantażu polskiego stanowiska w sprawie wyroku TSUE dotyczącego kopalni w Turowie, a także wspierania pracowników i polskich firm w drodze do transformacji energetycznej, mówi Maciejowi Wośko.
To jest ciekawa rozmowa także w kontekście atomu, na który musimy się zdecydować, jeśli mamy wygaszać węgiel. Tu nie może być wątpliwości. Do tego powinniśmy się przyzwyczajać, edukować społeczeństwo i też edukować Europę, jak podkreśla Wojciech Dąbrowski, mówiąc, że mamy interesy energetyczne i będziemy ich bronili. Grzegorz Górny o sporze o Sobór Watykański II. Pytanie, czy ten sobór odpowiada za jeden z największych kryzysów Kościoła katolickiego, który trwa do dziś. Bo zdaniem publicysty historia katolicyzmu w drugiej połowie XX stulecia została zdominowana przez dwa zjawiska. Pierwszym z nich był Sobór Watykański II, drugim zaś trwający do dziś kryzys Kościoła, który w krajach zachodnich przybrał wręcz rozmiary masowej apostazji. Czy między tymi dwoma wydarzeniami istnieje związek przyczynowo-skutkowy? Zdaniem wielu tak. Tomasz Łysiak o powadze habitu, też w temacie kościelnym jeszcze pozostanę. Zdumiałem się, stwierdza publicysta, widząc wywiad, którego udzielił w internecie dominikanin ojciec Adam Szustak. Nie chodzi mi już tylko o jego takie czy inne opinie, które jedni nazywają progresywizmem, drudzy modernizmem w kościele. Chodzi mi bardziej o formę, gdyż kapłan, jak widać na nagraniu, klnie. I chociaż czyni to niby bezgłośnie, to doskonale wiadomo, jakie słowo pada z jego ust. I co gorsza, czyni to w trakcie krytyki episkopatu, który jedynie chce, by ludzie zaczęli na powrót chodzić do kościoła. Publicysta stwierdza, że tak się po prostu nie godzi. Jeszcze ważna przestroga. Doktor Hanna Karp, medioznawca, o współczesnej cenzurze, o współczesnych mistrzach cenzury. Dlaczego mistrzach? No bo myślą oni, że nie zostawiają nawet odcisku palca. Czytam, że całkiem niedawno jeszcze władza komunistyczna dowodziła wszelkimi kanałami informacji, że jej doktryna jest wyjątkowa i umożliwia uzyskanie i zrozumienie prawdziwego obrazu świata. Wiodącą ideologię marksizmu-leninizmu przedstawiano jako rzekomo naukę uniwersalną i jedynie słuszną. Dziś teorii Marksa i Lenina nikt wprost nie przywołuje. O cenzurze rzekomo też nie ma mowy, ale czyż i dziś wielkie korporacje medialne nie trzymają za twarz, raczej za głowę swoich odbiorców? Choć zamiast cenzorów mają swoje algorytmy. Z tym, że po dzisiejszym cenzorze algorytmie nie zostanie nawet odcisk palca. I to by rzeczywiście tak, proszę Państwa, wyglądało, gdyby nie było niezależnych mediów, pism. Ja je Państwu serdecznie polecam. Na tym kończąc już spotkanie w ramach programu Co w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia.